Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Tomek Wełna. Zapraszam na podróż do Wietnamu. Będzie to podróż akwarelowa, ale nie tylko, bowiem na końcu, już po skończeniu malowania, zapraszam Was na prawdziwą podróż do Wietnamu. W dodatku w towarzystwie wyśmienitego gościa z Wietnamu właśnie, z którym połączę się pod koniec naszego dzisiejszego spotkania. Zapraszam serdecznie na wspólne malowanie, na krótkie zwiedzanie Wietnamu również na końcu tego filmu, tej dzisiejszej transmisji. Zapraszam, rano byliśmy w Indiach, teraz nasz samolot doleciał już do Wietnamu i tam właśnie będziemy malować akwarelami. Przygotujcie sobie papier, może być to format lekko panoramiczny lub po prostu A4 w poziomie. Najwyżej zostanie troszkę pustego miejsca na dole. Nie będzie to żaden problem. Zapraszam serdecznie. Poczekam jeszcze chwileczkę, aż wszyscy dołączą do transmisji i będziemy malować. Będziemy malować jeden z pejzaży takiego Wietnamu, myślę, bardzo rdzennego. Takiego Wietnamu, który ja bardzo lubię. Czyli Wietnamu zielonego, górzystego, Wietnamu właściwie górzysto-nizinnego, Wietnamu pokrytego polami ryżowymi, wapiennymi skałami, bardzo charakterystycznymi, które zobaczycie na filmie pod koniec dzisiejszego naszego spotkania. Także gorąco polecam zostać do końca po to, żeby na film wraz z opisem mojego specjalnego gościa, mojej serdecznej przyjaciółki z Wietnamu oglądnąć wspólnie z nami. A już za chwilkę będziemy malować ten właśnie pejzaż pochodzący z takiego środkowo-północnego Wietnamu. To są okolice bardzo mało turystyczne właściwie. To jest taki Wietnam zupełnie rdzenny, gdzie turyści nie występują. Naturalnie, ponieważ nie bardzo jest tutaj jak dojechać. Można podziwiać te pejzaże jadąc pociągiem lub samochodem. Natomiast jest to raczej z dala od takich znanych kurortów turystycznych. Tak więc to, co widzicie na zdjęciu, to jest taki Wietnam rdzenny, tak jak on wyglądał na przykład 100, 200, 300 lat temu albo dawniej. No z tym tylko wyjątkiem, że zabudowa wtedy była nieco inna, ale tutaj i tak dosyć klasyczna i tradycyjna. Tak więc zaraz akwarelą ten pejzaż zaczniemy malować. Dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór. Tak, to jest moje zdjęcie. Dzisiaj wszystkie zdjęcia i filmy, które zobaczycie również pod koniec spotkania, na co bardzo serdecznie zapraszam. Będzie 6-minutowy film na szybce zmontowany na użytek dzisiejszych zajęć oraz wizyta, spotkanie z naszym specjalnym dzisiejszym gościem, moją i Darii serdeczną przyjaciółką z Wietnamu, u której miałem przyjemność gościć, między innymi będąc w Wietnamie. Już no, 3 lata temu będą w te wakacje. Zatem zapraszam Was serdecznie na malowanie. Na początek przykleimy sobie papier. Ja przyklejam papier do płyty pilśniowej, ponieważ będę go podnosił w czasie malowania, przechylał, operował nim tak, żeby on był ruchomy. Taśma żółta do przyklejenia papieru. W międzyczasie jeszcze wszyscy zdążą spokojnie dołączyć do transmisji. Także zapraszam serdecznie. Polecam też, raz jeszcze polecam zostać do końca zajęć, bo będzie bardzo ciekawe spotkanie, krótki film i nasz komentarz do tego filmu. A Wietnam jak i nie tylko Wietnam, ale Azję serdecznie polecam. Ja miałem okazję pierwszy raz w życiu gościć tam właśnie w 2018 roku i była to zdecydowanie najlepsza wyprawa mojego życia.
Cudowne miejsce, które zupełnie zmienia człowieka, zmienia nasze nastawienie do życia na dużo lepsze. Ja pamiętam, jak po powrocie z Wietnamu trochę chciało mi się płakać, że wracam do Europy, bo Europa wydała mi się po tej podróży szalenie zagubiona i taka przepełniona niepotrzebną codzienną gonitwą, nie wiadomo za czym, podczas gdy w Wietnamie oczywiście też jest teraz sporo kariery i tego typu historii, ale ogólnie mieszkańcy Wietnamu to są ludzie spokojni wewnętrznie, znacznie spokojniejsi od nas. To są wspaniali ludzie, którzy potrafią się naprawdę wyluzować. To jest rzecz warta doświadczenia. A może to też moja natura pustelnika i tego, że lubię właśnie takie dzikie rejony, znacznie bardziej niż tłoczne miasta. W tych miejscach i z ludźmi, których spotkałem, doświadczyłem naprawdę świetnych przeżyć, emocji, rozmów, takich, które zmieniają później widzenie wielu rzeczy na lepsze, myślę, że na lepsze. Tak więc polecam i wbrew pozorom przede wszystkim nie jest to wcale podróż ciężka, nie jest to wcale podróż kosztowna. Powiedziałbym, że pobyt w Wietnamie jest tańszy niż pobyt nad polskim morzem albo w niejednym miejscu w Polsce. Lot również wcale nie jest taki kosztowny. Jest porównywalny do niektórych lotów europejskich między Polską a Francją. Oczywiście może nie tymi najtańszymi liniami, ale naprawdę warto tam polecieć, warto się wybrać. Myślę, że niektórzy z Was mogli doświadczyć Azji, zresztą wiem, że niektórzy z Was te kierunki lubią. Trochę się rozgadałem i będę dzisiaj jeszcze sporo gadał w czasie malowania i po malowaniu, bo raz jeszcze zapraszam pod koniec naszego dzisiejszego spotkania, jak już skończymy malować akwarele, na 6-minutowy film, który na prędce zmontowałem ze zdjęć i ujęć wykonanych podczas mojego pobytu w Wietnamie i spotkanie z naszym specjalnym, przesympatycznym gościem. Bardzo gorąco polecam. Papier przyklejony, zatem możemy zająć się szkicem. Dobry wieczór, cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że będziemy mogli wspólnie pozwiedzać Wietnam. I tak jak robiliśmy to rano, akwarela w trzech krokach. Szkic, podmalówka, cienie. Koniec, kropka, akwarela będzie gotowa. Troszeczkę ponad połową kartki możemy sobie zaznaczyć horyzont. Proszę bardzo. O, pani Wiesława pisze, że ma sąsiadów Wietnamczyków. Wspaniali ludzie. Ja potwierdzam. Znam kilku Wietnamczyków, również tutaj w Polsce i to są wspaniali ludzie. Zresztą przekonacie się pod koniec zajęć, kiedy właśnie z rodowitą Wietnamką Anią będziemy mogli się spotkać. Ania wspólnie ze mną opowie Wam o tym, co między innymi malujemy teraz. Ja mogę tylko jeszcze raz przypomnieć, że jest to taki środkowo-północny Wietnam, taki Wietnam rdzenny, Wietnam, który lubię, zielony, pokryty polami ryżowymi, kanałami rzek. Sami są góry, w których również miałem przyjemność być. Zorganizowałem taką wyprawę czysto prywatną i udało nam się tam dostać do dżungli porastającej góry
Zapraszam na pokaz zdjęć później. Ja myślę, że nawet nie musimy szkicować specjalnie gór, tych skał właściwie, bo to jeszcze nie są góry jako takie. Może bardzo, bardzo lekko, bo tak naprawdę zdamy się bardziej na gest pędzla i na przypadek, na to, co nam wyjdzie. Możemy tylko mniej więcej zaznaczyć je, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, gdzie one mają wypadać, gdzie mają się kończyć, i to nam w zupełności wystarczy. Lekko. Ta droga, która biegnie praktycznie przez cały skos naszej pracy, droga pomiędzy polami ryżowymi, bo to, co widzimy, ta piękna zieleń, to są pola ryżowe. Najpiękniejsza zieleń, naprawdę, jaką widziałem w życiu, to właśnie zieleń ryżu i ryżowych pól. Przy tego typu pejzażu ważne jest to, żeby trzymać poziom, żeby trzymać proste linie, ponieważ od tego, jak te linie będą proste i na przykład jak horyzont będzie poziomy, zależy takie ogólne wrażenie skali. Jeżeli ten horyzont nam zacznie za bardzo pływać, jeżeli zgubimy te proste linie, to zgubi nam się też skala, a tego nie chcemy. Domeczki, tam gdzieś hen, domeczki pod skałami, to są skały wapienne, które bardzo charakterystyczne są dla wielu regionów Wietnamu. Takie najbardziej znane to Zatoka Halong, którą również na zdjęciach moich zobaczycie pod koniec dzisiejszego spotkania. Krótko, no bo nie da się powiedzieć ani pokazać Wietnamu no nawet w godzinę. Gdybyśmy przez całe zajęcia oglądali, swoją drogą możemy kiedyś takie oglądanie, takie zajęcia poświęcone jakiemuś tematowi zrobić. Natomiast nie da się pokazać wszystkiego, czy nawet przekrojowo tego, co najważniejsze, więc zrobiłem taki wybór, nadzieję, co nie tam pokazać. Prędzej wstąpi. Ciekawostka, ja dzisiaj maluję na papierze SMLT 100% bawełny. Przekonałem się, że to przyjemny papier, że dobrze się na nim pracuje. Tak więc zachęcam Was do tego, żeby trzymać te linie proste, bo one będą wyznaczały później skalę. Nie ma tu za wiele szkicowania, bo my będziemy głównie zaraz malować. Linie proste, tak zwane, takie odpowiedniki naszej miedzy pomiędzy polami i od z rzadka krzaczki, nieduże bardzo. Taka ciekawostka, kiedy przylatuje się, no, na przykład do Wietnamu, ale i do innych krajów tego regionu, to niesamowita temperatura. Niesamowita wilgotność powietrza. Trochę tak, jakbyśmy weszli do łazienki albo pod prysznic niemal, do takiej mocno zaparowanej łazienki lub kabiny prysznicowej. I tak tam jest po prostu. Więc w tej temperaturze zupełnie inaczej odczuwa się i w tej wilgotności otoczenie. Bardzo, bardzo minimalistyczny szkic, bo wiem, całą tą resztę będziemy tak naprawdę już wywoływać, malując. Tylko po to, żeby coś się pojawiło, możemy kilka linii dosyć spontanicznych gdzieś tutaj z przodu sobie zrobić. I jeszcze jakiś taki bardzo, bardzo skąpy podział pomiędzy polami ryżowymi. No, w ten sposób. No i tyle, i wystarczy. Zaczniemy od zmoczenia papieru i od malowania takiego mglistego,
pochmurnego nieba, bowiem byłem w Wietnamie podczas pory deszczowej, czyli na przełomie lipca i sierpnia i przez sierpień, więc wtedy deszcze są czymś normalnym i nieustannym, niemal deszcze przeplatane z burzami, ale i tak nie przeszkadzają one w zwiedzaniu i w zachwycaniu się tym krajem, więc nie ma się czym martwić. Można śmiało lecieć wtedy. No, co jest zdecydowanie gorąco. Temperatura standardowa około 30 stopni, w porywach 35 do prawie 40. Zatem pierwszy etap za nami. Te etapy są uniwersalne zawsze w akwareli, nieważne co malujecie. Szkic to jest pierwszy etap. Drugi etap to jest podmalówka. Podmalówka, w której pamiętajcie, malujemy wszystko bladziutkie, jaśniutkie, może w ten sposób, i wstępnie nakładamy kolor, i to te najjaśniejsze kolory, czyli ta podmalówka to przede wszystkim światło i trochę koloru. Co będzie nam potrzebne? Oczywiście do nieba przyda się troszeczkę ultramaryny, trochę cyjanu lub błękitu wtalowego. Szarość musimy zrobić, więc będziemy mieszać ultramarynę z odrobinką brązu. Można użyć szarości po prostu, można użyć troszkę szarości Payna, złamać to wszystko nieco, jak zawsze, czymś cieplejszym, odrobinką na przykład sieny. No, już będziemy mieszać i szukać tego koloru. Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam serdecznie. Ja czasami lubię po prostu zrobić takie mycie palety i z tego już powstaje szarość, często w miarę neutralna. Ona jest oczywiście za ciemna do tego nieba. Będziemy ją sobie mieszać na nowo. Tak więc ultramaryny. Odrobinka czerwieni, bo ona jest zawsze w jakichś niedużych ilościach obecna. Tak, ja do mieszania chwilowo zabiorę papier, bo już sobie go pochlapałem. Troszeczkę cyjanu lub takiego odpowiednika sky blue. No i taki właśnie, no, za niebiesko. Nie chcemy specjalnie intensywnie niebieskiego nieba, żeby nie wyszło to banalnie i oczywiście. Myślę, że coś takiego będzie optymalne tylko po to, żeby złamać leciutko biel papieru. Tam naprawdę niewiele będzie trzeba. Na palecie w okienku obok już sobie przygotuję, szczerze mówiąc, trochę zieleni i trochę koloru, który będzie potrzebny do namalowania gór, skał właściwie. Oczywiście będzie to jeszcze troszeczkę cyjanu. Będzie to ultramaryna. No, co mi się tu przykleiło? Co to? Jakaś nieznana farba. Ok. Oczywiście trochę ją zaszarzymy, więc tutaj sięgam po szarość, którą po prostu mam z poranka, gdzieś w zakamarkach palety.
Bardzo polecam Wam jako alternatywę dla ultramaryny, jako takiej jasną ultramarynę lub ceruleum. Piękny, szlachetny kolor, on się bardzo przydaje w takich momentach. Wszystko chlapie dzisiaj, ale przy akwareli ciężko nie chlapać. No dobrze, w trzecim poletku trochę zieleni. Dlaczego ja to wszystko mieszam teraz? Żeby później można było te kolory ze sobą łączyć, kiedy będziemy malować podmalówkę. Podmalówka bardzo lubi być miękka i kolory lubią się łączyć w podmalówce razem. Oczywiście góry mają jeszcze troszkę zieleni, więc zieleń także możemy sobie już przygotować gdzieś w rogu, w zanadrzu. Zieleń oczywiście złamaną też odrobinką, na przykład ultramaryny. Jeżeli chodzi o zieleń pól, to można ją oczywiście zmieszać na przykład z cyjanu z żółcienią cytrynową. Można użyć zieleni chromowej i ją też nieco złamać żółcienią cytrynową. Tak naprawdę tych zieleni będzie sporo, bo one tam w oddali będą jaśniejsze, na pierwszym planie będą ciemniejsze i będą miały zdecydowany dodatek sieny palonej, która je albo umbry palonej, która je trochę ociepli. Tak więc lubię sobie w ten sposób kolory wstępnie pomieszać, żeby one były widoczne. Oczywiście gdzieś tam jakieś ultramaryny też się przydadzą. I kiedy w ten sposób przygotujemy sobie kolory, to później tylko bierzemy je po prostu na pędzel, dodajemy je do pędzla, malując podmalówkę. Podobnych kolorów oczywiście będziemy używać w trzecim etapie, tym ostatnim etapie, kiedy będziemy dodawać ciemniejsze cienie. Na razie będziemy balansować na bardzo jasnych tonach. Tym razem maluję w poziomie, aczkolwiek będę przechylał mój papier, żeby farba lepiej spływała, bo grawitacja jest naszym wielkim sprzymierzeńcem, kiedy malujemy akwarelami i bardzo Wam polecam z grawitacji korzystać. Przypinać sobie papier właśnie pod kątem. Może to być około 45 stopni. Można w tym celu zakupić sobie taką malutką sztalugę biurkową. Ona idealnie się do tego nadaje i cały blok papieru akwarelowego do takiej sztalugi przytwierdzać. Aha, mówiłem, że możemy zmoczyć papier. Możemy. Nie jest to niezbędne, ale można, bo będzie się wtedy wszystko lepiej rozprowadzać. Jeżeli malujemy w pionie, to tak naprawdę również bez zmoczonego papieru jesteśmy w stanie sobie doskonale poradzić. Proponuję Wam właśnie takimi pociągnięciami nieco złamać biel papieru na niebie. Można ją troszeczkę nawet ocieplić na dole. Możecie użyć ochry. Ja bardzo lubię akwarele Ganza i Kuretake, między innymi za te ich kolory, które w składzie mają troszkę bieli. Można użyć też bardzo, bardzo jasnego
bardzo jasnego, takiego troszkę bardziej fioletowego odcienia. Na razie nie malujemy detali gór, na razie tylko te dalekie plany w taki sposób, żeby nam się rozpłynęły. To wszystko po to, żeby pozbyć się czystej bieli. Możemy tę czystą biel tylko zarezerwować na niektórych domkach, które tam pod górami się znajdują. Na nich troszeczkę tej bieli się przyda. Ja już przechylam papier, bo jak widzicie, papier się marszczy i tworzą się takie zacieki. Dlatego właśnie lepiej malować na papierze pod kątem. Może ja ustawię go. Tak, można chwiać papierem, żeby zmieniać jego kąt w czasie malowania, ale zdecydowanie warto to robić. I teraz, dopóki ta warstwa jest mokra, idziemy niżej, czyli trochę zieleni, ochłodzonej, po to, żeby pokazać te najdalsze pasma drzew, oraz troszkę zielenią można wejść również na szczyty gór. Bardzo ważne, żeby cały czas działać na tej mokrej warstwie. Aha, miejsce można ręcznikiem papierowym i już go tam nieco ocieplić. To, co robimy, to tak naprawdę właśnie taka bardzo, bardzo rozmyta, jasna warstwa. Bo chcemy na razie zaznaczyć tylko położenie światła i koloru. Cienie później. Tak jak wspominałem, cienie będą nas interesować później. No właśnie, możemy ją jeszcze kontrolować chusteczką. Chcemy, żeby ten trzeci plan rozmywał się właśnie tak, jak to dzieje się u mnie. Ja na chwileczkę teraz zwolnię, bo najważniejsze to zamykać pewne etapy. Ten etap właściwie mamy zamknięty. Za chwilkę będziemy malować pola, ale to już może być osobna nieco historia. Jeżeli tam pojawi się jakieś cięcie, to nic się nie stanie. Także poczekam, żebyście spokojnie sobie mogli do tego momentu dojść. Polecam Wam kawałkiem ręcznika papierowego rozjaśnić te skały wapienne, które mamy, jeżeli tam wlało się troszkę za dużo, a nawet jeżeli się nie wlało, to kawałkiem ręcznika papierowego możecie dostać, pokażę z bliska, bardzo odpowiednie faktury, które nas interesują i które na tych skałach się na pewno przydadzą. Tak więc ręcznik papierowy lub chusteczka zawsze pod ręką. Szczególnie wtedy, kiedy chcemy takie góry sobie wyrzeźbić. Dobry wieczór, witam wszystkich. Witam, witam. No i teraz możemy już zająć się polami. Polami, ale na razie w wersji super
super jasnej. Nie chcemy tutaj jakichś bardzo na razie intensywnych cieni. Zróbcie sobie dużo koloru. Przy takim malowaniu podmalówki ważne, żeby koloru było sporo, żeby on się miał jak rozpłynąć. To, co jest ważne, tylko zostawmy niezamalowaną ścieżkę, niezamalowaną tę dróżkę i ewentualnie jakieś domki od czasu do czasu też niezamalowane mogą zostać. O, już odsłaniam zdjęcie, bo się zorientowałem, że je zasłoniłem. I tutaj cały czas dbajcie o to, żeby na pędzlu było sporo wody i farby i możecie zmieniać odcień, maczając pędzel od czasu do czasu w farbie. Chodzi o to, żeby złączyły się ze sobą te poszczególne plamy. Możemy właściwie jedną stronę drogi sobie najpierw namalować, drugą stronę później. Ta droga jest takim naszym buforem bezpieczeństwa. Ona nam pomoże skupić się najpierw nad jedną częścią, później nad drugą częścią akwareli. Tak więc teraz zmieniając troszkę kolor, na przykład nieco go przyciemniając, ocieplając, nieco go na przykład zażółcając, możemy sobie przejść przez całość. Zostawcie taki mały biały ślad po lewej stronie na wodę, która tam się pojawia. Gdzieniegdzie, bo to są pola ryżowe, prześwituje też troszeczkę bieli pomiędzy. Ja nie wiem, czy to widać między zagonami, czy też między rządkami właściwie, więc możecie taką strukturę nieco pasiastą nanieść. Właściwie dopóki jest mokro, możemy też jakieś fragmenty przyciemnić. I na dole przejść do nieco większego dodatku sieny palonej. Cały czas staramy się działać na jednej plamie, dlatego wszystko to postępuje względnie szybko. Takie jaśniejsze przerywniki są doskonałe, one bardzo dobrze w akwareli działają. To może być po prostu biel, taka jak widzicie. Na dole jest tam trochę zieleni i polecam ten pierwszy plan malować po prostu przyklejając, odklejając pędzel. Nie musimy tutaj się zagłębiać w nadmiar detali. Pamiętajcie, że zawsze można detale upraszczać. Zieleń, ultramaryna i trochę brązu na planie pierwszym, mocno uproszczonym. Ja poszedłem troszkę ciemniej niż może zapowiadałem, ale wydaje mi się, że możemy tutaj już trochę ciemniej podziałać. No i właśnie to jest wskazane, żeby łączyły się kolory ze sobą. Paznokciem świetnie się maluje. Polecam Wam paznokciem kilka
takich ostrych pociągnięć na pierwszym planie wprowadzić. To będą gałązki tego drzewa. No i dalej nakładamy naszą plamę, tak żeby wszystko się ładnie łączyło. Tutaj już dużo ultramaryny. Tak naprawdę zmoczę jeszcze wcześniej papier. O, właśnie, nawet kiedy farba jest nałożona, po to, żeby farba popłynęła i stworzyła wrażenie tego odbicia w tafli wody. Tak więc można i w trakcie malowania gdzieś sobie papier nieco zmoczyć. Polecam Wam, dopóki ta część papieru jest mokra, wprowadzić od razu na styku o właśnie tego typu przyciemnienia. To będą odbicia ultramaryna plus znowuż trochę brązu. I nie za dużo śladów. Pamiętajcie, że ta świeżość śladów jest bardzo ważna. Starajcie się działać z gestu, na przykład przyklejając pędzel do papieru. To jest zawsze niemalże lepsze rozwiązanie niż malowanie pojedynczych listków. Im bardziej uprościmy plamę, tym lepiej. I w tej chwili mamy już zarys horyzontu. Niebo już właściwie takie zostanie, nie będziemy nic więcej z nim robić. Mamy zarys horyzontu, skały jeszcze zaraz będziemy dopracowywać. Zajmiemy się teraz jeszcze drugą stroną drogi. Ja może chwileczkę zwolnię, bo wiem, że dużo się działo, żebyście mogli złapać też nieco oddechu. Ja troszeczkę zinterpretowałem, dodałem tu jeszcze kilka takich prześwitujących, jak widzicie, bieli pomiędzy ryżowymi rzędami na polu ryżowym. Tak, żeby ożywić troszkę tę część po prawej stronie. Dzień dobry, witam panią Iwonę. Bardzo. Również. I to sobie wysycha. Na razie tutaj nic więcej nie robimy. To co najważniejsze miało się wydarzyć, już się wydarzyło. Ja tu jeszcze troszeczkę sobie wody, bo może nie za dużo wpadło. Tę wodę jeszcze będziemy mogli później nieco podbarwić. Tak więc pola ryżowe z drugiej strony drogi już przed nami. Żeby było troszkę inaczej, troszkę ciekawiej, zmieszam sobie trochę bardziej nasycony odcień zieleni. Minimalnie ją też ocieplę, ale spróbuję w taki sposób ożywić trochę jeszcze sytuację. Jedno pociągnięcie, gdzieś tam drugie na horyzoncie, można je troszkę ochłodzić, ponieważ jest dalej od nas, więc troszeczkę więcej błękitu lub ultramaryny lub ceruleum może się tam pojawić.
No i znowu chwileczkę dajemy czasu, niech to sobie podeschnie. Zmienię pędzel do malowania gór na pędzel trochę bardziej okrągły na końcu i nawet większy. Mianowicie Casaneo da Vinci, da Vinci Casaneo w drugą stronę. Myślę, że takimi pojedynczymi śladami tego pędzla będę malował góry. Tutaj już podeschło na tyle, że możemy się górami zająć. Ultramaryna, trochę ceruleum. Możemy zacząć na przykład od tej strony. Takimi dotknięciami, tylko przyklejając pędzel do papieru. Może minimalnie momentami wchodząc w fiolet, czy taką błądzącą gdzieś tam sienę paloną. Jak zawsze dobrze jest zostawić na papierze taką warstwę wody, która zbierze się w jeziorko. Nie używam suszarki. Nie ma takiej potrzeby akurat dzisiaj. Chodzi o to, żeby woda zbierała się w takie właśnie większe grupki, tak żebyśmy mogli jeszcze kolor na przykład między domy wprowadzić, żebyśmy mogli jeszcze gdzieś nim wpłynąć pomiędzy skały. To będzie taka nasza główna oś, na której najwięcej się dzieje. Byle nie za ciemno, możecie w razie czego zawsze zebrać troszkę za pomocą szmatki lub chustki. Chodzi o to, żeby jednak zachować wrażenie perspektywy powietrznej i odległości.
chłodne tony, tak więc dodawajcie ultramaryny lub innego błękitu. Kiedy ta warstwa wyschnie, zajmiemy się jeszcze domkami, a póki co możemy przejść troszkę niżej. Teraz przydadzą już nam się zielenie. Na początku zielenie ochłodzone nieco ultramaryną. I zachowując wyraźną, poziomą linię, to ważne, żeby skala była widoczna. Będziemy sobie schodzić niżej. Może zrobię. Zbieram troszeczkę farby z tego trzeciego planu, bo nieco zbyt się przyciemnił. Co miałem powiedzieć? Aha, że możemy zmoczyć sobie jakiś fragment, gdybyśmy chcieli, żeby taki krzaczek nam się miękko rozpłynął i sam wyrósł, i po prostu upuścić w ten sposób ślad. Upuścić kropkę farby.
Możemy też na przykład przyciemnić lekko jedno z pól, bo one minimalnie różnią się odcieniem zieleni, na przykład w ten sposób. Pamiętajcie, żeby zieleń mieszać na przykład z umbrą lub ugrem. Można rozsapiżyć pędzel i takim pędzlem też gdzieś zostawić kilka śladów takich właśnie bardzo spontanicznych. Takim suchym pędzlem, spróbujcie, to jest też ważne, żeby akwarela różniła się fakturą, żeby pojawiły się na niej różne faktury i właśnie suchy pędzel jest do tego doskonały. Szczególnie tutaj bliżej nas. Dodałem pas trochę ciemniejszej zieleni, tak jak Wam wspominałem, będziemy jeszcze troszeczkę te zielenie przyciemniać i nasycać, gdzieniegdzie, na tej podmalówce, od której zaczęliśmy. Wzdłuż drogi, a właściwie tuż pod nią, możemy sobie takie pociągnięcie ciemniejsze poprowadzić. Zaraz drogę jeszcze oczywiście podkolorujemy nieco. Polecam Wam także paznokieć dla przedrapań, po to, żeby na polach zaznaczyć jeszcze jakieś linie. Zdecydowanie dynamiczne, odważne ślady. Jeżeli chcecie, żeby wyrosło Wam drzewko w jakimś miejscu, to możecie zmoczyć papier powyżej miejsca, w którym drzewko ma wyrosnąć i, tak jak Wam wspominałem, upuścić kleks na granicy tego mokrego papieru i przekonacie się, że bardzo wdzięczne drzewko wyrośnie samo. Ta krótka linia będzie jakby jego pniem, czy też krzew, natomiast to, co powyżej, będzie drzewem, koroną drzewa.
Możemy się zająć tymi białymi plamami, które zostały na pierwszym planie. Tak naprawdę mogliśmy je, i to jest mój mały błąd, mogliśmy je zamalować wcześniej, zanim malowaliśmy zielenie, ale nic się nie stało, jeszcze będziemy w stanie je teraz zamalować. Polecam Wam odrobinkę ultramaryny, dosłownie. To wystarczy, żeby złamać biel. Może być to ultramaryna z odrobinką różu i w ten sposób tylko złamiemy biel. Dobrze jest tylko wypłukać pędzel porządnie. Możecie troszeczkę więcej ultramaryny nałożyć niżej, będzie dzięki temu wrażenie bardziej odpowiednie dla nieba. No i tak oto nasze pola ryżowe pojawiają się. Pamiętajmy jeszcze o akcentach domków, które tam gdzieś hen w oddali mają ochotę sobie zamajaczyć. Jeszcze troszeczkę tylko zaróżowiłem te wapienne skały na horyzoncie i teraz kilka dachów, nie za ostrych, to naprawdę duża odległość, więc kolor może być dość blady. Ale to taka wisienka na torcie, która tutaj naprawdę dużo, dużo wniesie. Po zerwaniu taśm całość nabiera charakteru.
Zostańcie jeszcze, ponieważ zapraszam Was na 6-minutowy film i naszą opowieść z gościem specjalnym z Wietnamu. Zatem, tak jak mówiłem, malowaliśmy w trzech krokach, tak naprawdę. Szkic, podmalówka, która mogła gdzieś się jeszcze troszeczkę rozrosnąć na dole o błękity. Dołożyliśmy je później, nic się nie stało. I warstwa ostatnia, czyli cienie. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę jeszcze poszukać smaczku w odległości, w tych dalekich górach, to ja ostatnią rzecz, którą jeszcze pokażę, zanim zaproszę Was na film i na spotkanie z Anią, to biel tytanowa z gwaszu. Biel, którą można zmieszać z odrobinką na przykład ceruleum albo ultramaryny i gdzieś jeszcze tam hen w oddali na przykład nieco podbarwić, ale też dodać efektu mgły. Zobaczcie, że to dużo, dużo jeszcze dobrego wniesie do ogólnej tonacji. Na przykład można takim laserunkiem pokryć te odległe skały, dzięki czemu one nabiorą jeszcze koloru, ale jednocześnie cofną się dalej od nas i ten najdalszy horyzont bardzo lubi właśnie takie pociągnięcia gwaszem zmieszanym z odrobinką błękitu. Można użyć nawet cyjanu do tego i gdzieś nim także nieco podziałać. Tak więc ja bardzo lubię na koniec dodać efekty, które w samej akwareli nie są czasami tak oczywiste i łatwe do uzyskania, natomiast gwasz daje ten fantastyczny smaczek i efekt odległości. Bardzo wdzięcznie. Moi drodzy, łączę się zatem z Anią. Zapraszam Was na film i na krótką wyprawę i zwiedzanie Wietnamu. Tak, zaraz mam nadzieję, że uda się połączyć.
Witaj, Aniu. Halo? Halo, witaj, Aniu. Czy możemy się połączyć przez wideo? Czy wolisz pozostać? Doskonale, bardzo się cieszę. To ja cię już w takim razie, cię. Proszę bardzo, już cię pokażę naszym widzom. Możesz się jeszcze raz ze mną połączyć, to będę widzieć Was lepiej. Dobrze, to jeszcze raz przez wideo. Czy widzisz już nas? Mnie? O, jesteś. Aniu, bardzo się cieszę, że jesteś. Ja. Dobry wieczór właściwie. Tak, już cię w takim razie przedstawiam. Moi drodzy, Ania Pham. Aniu, Cześć wszystkim. wędrujesz w takim razie pod kamerę. Proszę bardzo, ja tylko mikrofon dam obok, tak żeby było słychać, co mówisz. Nie, tak jest lepiej. O, właśnie. To poczekaj, ja cię do pionu w takim razie odwrócę ekran. Dobrze. O, jesteś od razu większa i lepiej cię widać. Moi drodzy, Ania Pham, aktorka, reżyserka, producentka filmowa, osoba wielu talentów. Od początku. Ja jeszcze troszeczkę pogłoszę, żeby cię było lepiej słychać, na wszelki wypadek. Oj, momencik, bo coś się nam zrobiło ciemniej. Sekundkę. O, teraz jest idealnie. Kamera po prostu troszkę wariuje. Teraz, czekaj, bo teraz znowuż. Jeszcze zasłania troszkę twojej twarzy ta miniaturka. Chyba jednak tak zostawię. O, będzie lepiej widać. Dobrze. Może ją się da jakoś wyłączyć albo przesunąć. O, tak jest znacznie lepiej. Aniu! Miło Oto cię tu. widzieć przede wszystkim. Ciebie was wszystkich również witam i ciebie Tomku oczywiście. Tak, słychać cię, słychać. Ja wiem, że ty mnie prawie nie widzisz, ale jestem tu. O, Nie jestem. szkodzi. Tak, Dziwnie wyglądasz. ważne, że widzowie cię Bez widzą. maseczki. Aniu, za chwilkę zaprosimy zaproszę ciebie i widzów na krótki spacer po Wietnamie. To będą na szybko skomponowane ujęcia i zdjęcia. Ja może przybliżę całą historię. Miałem okazję odwiedzić Wietnam dzięki zaproszeniu Ani. To było w 2018 roku. Oj, tak. I to była wyprawa mojego życia, fantastyczna. Miałem okazję spędzić tam z tobą trochę czasu i przede wszystkim mieć zaszczyt być oprowadzonym po północnym i środkowym Wietnamie i przewędrowaliśmy razem spory kawałek. Oj, tak, Tomku, a ty mnie zabrałeś do dżungli. Tak, dokładnie tak. Czy Aniu chcesz coś powiedzieć? Bo ja może przybliżę, dlaczego. Może Tomku opowiedz, bo ty tak Dobrze, dobrze dobrze. Ja zaczynaliśmy. opowiem, dlaczego. Pewnie się dziwicie, że Ania tak doskonale mówi po polsku, bo to jest pierwsze zdziwienie większości osób, które Anię poznają. Aniu, ty bardzo długo po prostu w Polsce żyjesz i właściwie lepiej władasz językiem polskim niż nie jeden Polak. Może jakoś słabo nasz język znamy polski. Może. Nie wiadomo, wiesz, kto za niżej, kto za wyżej. Tak więc, Aniu, zajmujesz się naprawdę wieloma fantastycznymi rzeczami i tematami. Ja może podpowiem, że ty regularnie w Wietnamie bywasz. Między innymi właśnie wtedy miałem okazję cię odwiedzić podczas wyprawy, o której wspominałem. Na stałe mieszkasz w Polsce, prawda? Tak. I dobrze ci tutaj? No,
myślę, że nie bylibyśmy gdzieś, gdzie byśmy się czuli niedobrze. No właśnie. Także tutaj się wychowałam, tutaj zdobyłam edukację i tutaj będę robić moje pierwsze filmy, które mam nadzieję niebawem będę mogła się podzielić z szerszą publicznością. I tego życzymy i które na to... są produkowane w Polsce i przez Polaków. I na to czekamy w takim razie. Aniu, co tak. powiesz na to, żebyśmy wybrali się w tę krótką filmowo-fotograficzną tak, podróż? Tak, ja już nie mogę się doczekać, także zapraszam gorąco, bo gorąco będzie i no, Tomek skręcił kawałek świata. Mam nadzieję, że będziemy mogli tutaj przedstawić Państwu jedne z najlepszych, ale myślę, że Tomku jest jeszcze wiele zakopanych skarbów, prawda? Zdecydowanie. Wietnam mnie absolutnie zachwycił, oczarował i ludzie tam żyjący i ludzie stamtąd żyjący w Polsce. Także... Bardzo to skomplikowane się coraz bardziej robi. Pokażmy filmik. Pokażmy filmik, dokładnie. Zatem ja filmik kładę pod kamerą, a tobie film pokażę, żebyś widziała i mogła komentować na żywo to, co będziemy widzieć. Dajcie mi tylko sekundkę, bo to jest skomplikowane logistycznie przedsięwzięcia. Jeszcze tutaj rozjaśnię, żeby wszystko było dobrze widać. Aniu, już będziesz widziała wszystko. Spokojnie. Jeszcze dźwięk dam w pobliże ciebie, żebyś była słyszalna dobrze. Żebyśmy oboje byli słyszalni. Oj tak. Tak. Chociaż wiesz, jak będą same dźwięki Wietnamu, to też to będzie źle. Tak. Że każdemu się trochę przyda taki skok trochę w inną rzeczywistość. Też tak myślę. O, to ja już obróciłem obraz i ty widzisz to, co my widzimy. Mhm. My też widzimy, zatem oglądajmy. Tu, proszę bardzo. Jesteśmy w Hanoi na początku naszej wędrówki. Hanoi, Aniu, to jest twoje to miasto. To jest nie tylko moja stolica, ale stolica wielu innych Wietnamczyków, ale to jest rzeczywiście miejsce, w którym się urodziłam. Moje pierwotne miasto, moja pierwotna stolica. W Hanoi jest deszczowo i nie tylko w Hanoi, w Wietnamie ogólnie jest deszczowo. Tomek miał taką fazę, że tylko padał deszcz, a trochę tam spadło, to zamiast się schować, to Tomek na środek ulicy wychodził i kręcił, tak. I powiem, że zaraz będzie coraz więcej tej wody, o tak, widzę, jest eskalacja żywiołu. O, Tomek, tutaj. Tak, człapałem sobie po kostki w wodzie. To już wprawdzie nie jest Hanoi, tylko... Ale pasuje, ale oddaje klimat. Tutaj z Tomkiem w poszukiwaniu ciekawych miejsc ruszyliśmy trochę bardziej na południe i przejechaliśmy, no prawie cały, jeszcze został nam kawałek, ale to następnym razem, a tutaj widzę, że Tomek pokazuje, a to już jesteśmy znowu w Hanoi. Nie, bo ja chciałem wrócić do herbaty, ale mi się ekran zminimalizował. Szalenie. Tak, tutaj była przepyszna herbata ze świeżych liści herbaty. To było coś niesamowitego, ten smak był tak intensywny, prawda Tomku? Tak. Że potem trudno było wrócić do naszej suszonej, którą nawet najpyszniejszej, którą możemy dostać w Polsce. To były takie, pamiętasz, wróciłam z gałęziami, ty się mnie zapytałeś, co to? A ja mówię, to jest herbata. Tak, wietnamska herbata jest wyśmienita. Ta herbata to jest zupełnie inne doświadczenie herbaty niż to, co czasami w Polsce pijemy. Ja widzę, że troszeczkę zasłaniałem momentami tabletem, więc już się poprawiłem. Te owocki, Aniu, te owocki to są... Ciom-ciom. Smocze oczy. Tak. Tak? Po wietnamsku się nazywają ciom-ciom. Ciom-ciom. No właśnie.
Dobrze, to ja już puszczam film. Jak będzie jakiś ważniejszy fragment, to jeszcze pozwolę sobie znowu go na chwilkę zatrzymać. Tak. Pamiętam, że z Tomkiem mieliśmy taką fazę, że wszystko było tak wspaniałe, że planowaliśmy zrobić kilka takich filmików, złożyć, ale cóż, czas nam na to nie pozwolił, żeby Państwu pokazać, jakie my tam cuda mogliśmy spróbować, zobaczyć, usłyszeć i tak chcieliśmy takiego rąbka tutaj tego innego Wietnamu Państwu zaprezentować. Taki niby turystyczny, ale jednak bardziej tubylczy, że tak powiem. Tak. Autentyczny. No właśnie, odwiedziliśmy na przykład kuchnię. To jest kuchnia restauracji na zapleczu. Tam normalnie się nie wpuszcza śmiertelników. Udało nam się tam wejść. Masz na myśli zachodnik śmiertelników. Tak, tak. Ale Tomek wszedł, bo był ze mną. No i tak tam te pyszności powstają właśnie. Zresztą, no właśnie, krótko na temat tego, co można zjeść. Króciutko, bo oczywiście, tak jak mówię, ciężko jest opowiedzieć, ale najpopularniejsza, tak? Zupa tak, pho. No to zupa. Znaczy, zupa pho jest troszeczkę takim eksportowym, bardzo teraz zasłynęła, nie tylko w Polsce, ale ogólnie na całym świecie została uznana chyba za, jak to się mówi, za, jak to się nazywa, taki heritage tak. Wietnamu. Natomiast w Wietnamie z Tomkiem jedliśmy wiele innych dań poza zupą pho, które mogły też mieć formę zupy, ale też powiedzmy jakiejś tak zwanej sałatki z sosem, albo o makaron ryżowy, albo coś po prostu do namaczania, tak, bo tam się dużo rzeczy macza i to jest... Tak. Jedna z tych czynności, którą się tam wykonuje, jak się je, i to jest bardzo przyjemne, o widać tutaj Tomka. Wszystko jest pyszne w ogóle, między innymi taki rodzaj ciasta, które się macza, coś jak cieniutki naleśnik już będzie widać. Za chwileczkę udało... To takie śniadaniowe. Tak, udało nam się... Śniadaniowe. Właśnie, bo na śniadanie je się coś, co u nas mogłoby być uznane za danie właściwie obiadowe. Przeważnie to się nazywa bękwen. To są takie zabijane, cieniutkie, przezroczyste naleśniczki, byśmy powiedzieli, taki odpowiednik naszych naleśniczków i je się je na śniadanie. Więc Państwo tam są na ulicy dostępni, żebyśmy mogli tego spróbować raczej tylko do, nawet nie do południa. Zamykają to tuż przed pierwszą siestą, o, czyli to jest około to. 11:10. O, jest. Tak je się właśnie, one są na parze, na takiej tkaninie gotowane, nawet nie smażone. Tak. Tak. I panie tutaj, to jest cała technika w robieniu tego ciasta, a potem zawijaniu go właśnie po to, żeby się nie rozwaliło. Ale jak się rozwali, troszeczkę też się nic nie stanie, bo jest na tyle kilka razy oplatane na dzienie, że możemy spokojnie to zjeść, nie obawiając się, że coś nam wypadnie z buzi. O, a to jest jedno z moich ulubionych. Tak. Tego nie można nigdzie dostać. To są, nie wiem jak to powiedzieć, to jest takie kilkudaniowe na jednej takiej macie podawane z takim sosem, który kiedyś wiele osób chciało bardzo zdobyć jego jakby koncept, jak to się mówi, Tomku? Skład, przepis. Skład, ale jakby konceptualnie zostało to przywiezione do Europy, ale pamiętam, że była taka historia, że wielu Wietnamczyków, znaczy Azjatów ogólnie, opowiadało różne bajki Europejczykom, że mogli ten sos zrobić. Europejczycy robili to typu zakopywali w ziemi, czekali 3 tygodnie, aż coś wyrośnie. Także to jest tak zwany, no niezbyt dobrze pachnący sos, ale jest to przysmak, szczególnie dla panów. Ja powiem, ty powiedziałaś coś takiego bardzo wtedy wdzięcznego, że ludzie dzielą się na dwie grupy. Tych, którzy to, głównie turyści, tych, którzy to są Europejczycy, czy turyści z reszty świata, tych, którzy są w stanie to zjeść i tych, którzy absolutnie nie są w stanie zjeść, bo to ma bardzo kontrowersyjny zapach. Tak, kontrowersyjny zapach ma, smak ma, cóż, no to już jakby kwestia gustu i naszych kubków. Mi bardzo smakowało. Czy one to zaakceptują, czy nie. Tomek, Tomkowi to zasmakowało. I rzeczywiście udało nam się to zjeść, zanim ruszyliśmy dalej. Ja pamiętam, że to było miejsce, w którym czasem wracam pamięcią, zwłaszcza teraz. Teraz myślę, że myślimy o wszystkich miejscach, tak, do których nie możemy pojechać. Tak. Ja tutaj jeszcze tylko pokażę. Tu leży taka miętowa guma do rzucia, która jest standardowo podawana z tym daniem.
Po to, Cześć. żeby na ulicy nie zabić później kogoś zapachem z ust po tym daniu, bo ono ma bardzo Wiesz co, chyba intensywny. siebie, bo Bo generalnie siebie. na ulicy nosi się maseczki, więc przy No wypłynięciu tak. tego sosu nałożenie maseczki to jest taki samobój. No dobrze, już puszczam dalej. To makaron taki ryżowy, sklejony, klasyka. A to jest moje ulubione, to jest deser. Jak on się O nazywał? tak. Aniu, czy ty pamiętasz? Tomku, chyba to miało tyle różnych Tyle różnych nazw, ale nazw. nazwijmy na razie, zostawimy Państwu z taką nazwą, że to są tak zwane, ja to nazywałam Tomku, Tomek, chodź na deserek. O, Tomek, proszę bardzo, nigdy nie Deserki. odmawiał, muszę zobaczyć. To jest swego rodzaju galaretka, ale z creme brûlée w konsystencji galaretki, coś takiego. To creme Tak. brûlée to jest pozostałość po francuskiej kolonii, prawda? Tak, dokładnie. To jest Że Tomek ciekawe. tutaj nigdy nie odmawiał. Tomek nigdy nie odmawiał jedzenia, a nawet ja chyba już w tym momencie sobie odmówiłam, ale Tomek sobie nie odmawiał. A to jest właściwie niedaleko miejsca, gdzie jedliśmy Jednym deserki. miejscu Tomkowi się spodobało. Mieliśmy tam taką ulicę z takimi właśnie takimi mansion, niemalże. Bombastycznymi willami. I to jest Tak, też taka pozostałość, myślę, jakaś taki Louvre trochę, albo te klimaty wplecione w tkankę Wietnamu. No, w każdym razie niesamowita, efektowna architektura. Coś troszeczkę się na łączu z Anią zacięło. No, zaraz się za nią połączymy. O, tak bywa. Widzę, że padł telefon. Ani jesteśmy w Zatoce Halong. Ja jeszcze raz przewinę. To jest coś, co. Witaj, Aniu. Witaj. Cieszę się, że jesteś. tak, padł mi telefon, ale mamy Tak. tyle sprzętu w domu, że nie sposób być Naładować pominanym wszystkiego. przez sprzęt. Takie przebitki z Halong to oczywiście atrakcja turystyczna, a Tak. to Hua Lu. Zamówiona podróż. Tak. Tomek miał mnie dosyć i rzucił wszystko i pojechał w wietnamskie Bieszczady. Takie wyprawy rowerowe bardzo serdecznie polecam. Ja tam jechałem na takim rozklekotanym rowerku, nawet słychać jak on tutaj klekocze. Proszę bardzo. Ale cudowne miejsce. O, właśnie tak można płynąć następnie łódką. Trochę jak spływ Dunajcem. A tutaj podgórskie rejony bliskie tego pola ryżowego, które dzisiaj malowaliśmy akwarelami. Zaraz ci Aniu pokażę, bo chyba się jeszcze nie chwaliłem, jak mi wyszło. Oho. Ania na O, polu ryżowym. ja chodziłam z mikrofonem i nie wiem, co robiłam. Tomku, chyba to są nasze podcasty i nasze widea, Tak. których nigdy nie zmontowaliśmy i nie pokazaliśmy światu. Trzeba będzie je zmontować. Tak rośnie sobie ryż, a tutaj jedziemy w dzicz, do dżungli, i to jest czosnek, który pan kierowca wiózł, żeby nas ustrzec przed niebezpieczeństwami i duchami dżungli. Tak Bo jest. on nie mógł wierzyć, że chcemy w tak dzikie miejsce jechać. To znaczy, ja Pan chciałem. nie mógł uwierzyć, że wiezie nas do dżungli. Tak. Tomek to do dżungli i Tomek tam wszedł. A to malowaliśmy przed chwileczką. To pole ryżowe, to Tak, państwo jest. poznają. Tu akurat pociąg, bo pociągiem też podróżowaliśmy, i cudowne, cudowne wietnamskie pejzaże przez okno Tak, pociągu. głupie. Ojej, zbliżamy się do dżungli. Zbliżamy, jesteśmy w tym miejscu, które ja zobaczyłem jadąc pociągiem, bo to jest nagranie z pociągu, i później tam wróciliśmy. O, właśnie. Ja z wiaterkiem, bo było gorąco. Do Tak, turbiny tak. chciałam dotrzeć. To właśnie to. A jeszcze mam tutaj zielone włosy, tak. Rebelia mnie włączyła w Azji. Zrobiłam sobie zielone włosy. Żeby właśnie taki mój kamuflaż do dżungli. Tak brzmi dżungla. Tomek, w dżungli. Ja mam nagranie, jak czekałam na Tomka, jak wyjdzie z tej dżungli. Tak. Także. Na szczęście wyszedłem. No i właściwie film się skończył, bo wiedziałem, że mamy ograniczony czas dzisiaj i nie chciałem Państwa za długo trzymać przed ekranami.
Aczkolwiek, Aniu, my mamy taki śmiały plan, żeby te materiały, które tam nagraliśmy, kiedyś Tak, zmontować. wracamy do nich, tak? Bo Tomek, przyznam się, proszę Państwa, że Tomek jeszcze ze mną się tym nie dzielił. Także, że Tak. chce zmontować i ma oczywiście też przestrzeń na to, bo to wiadomo, że. Ja może zostawię nas z Może widokiem z Państwo będą Halong. bardziej. Może Państwo zachęcą bardziej Tomka, bo Tomek tak odkłada to od 2018, to się samo mówi za siebie, nie? Ja tak nie muszę nigdy No, nadodawać. aż wstyd, aż wstyd. Aniu, zawędrowałaś znowu, jesteś na wizji w towarzystwie Halong, tak więc widzowie cię widzą teraz. Aha, Ja się tam dostanę jeszcze tylko do mikrofonu, żeby mnie też było słychać. Pochwalę się jeszcze akwarelą, która powstała, czyli na chwilkę włączę światło, ależ ja tutaj mam tych już tak kabli. się tam podpatrywałam, zanim tutaj A, no weszłaś. to widziałaś. To się nie muszę Ale chwalić. Tak przepiękna, wyszło. piękna. Tak wyszło. Powiem Dziękuję. Państwu, że widać od razu, że to jest Wietnam. Piękne te góry. No piękne zacienie i ta faktura. No Tomek rzeczywiście bardzo szybko jakby ten duch Wietnamu bardzo szybko załapał. Tak? Nawet śmialiśmy się z niego, że stał się Wietnamczykiem, ale niestety, cóż, wyróżniał się. Troszkę, ale starałem się jak mogłem. To, no to w takim razie czuję się podniesiony na duchu, że akwarela wyszła. Piękne to. Ale widać, że to trochę europejskie spojrzenie, wiesz? To pamiętasz, nie? Że tam Oczywiście. inaczej, ale przepiękne. Dziękuję bardzo. Aniu, to ja jeszcze raz udostępnię kamerę tobie, także jesteś, tylko wyłączę znowu światło, żeby się nie odbijało za bardzo. Jesteś przed oczami widzów. To czarny prostokąt to ja w ciemności, nie da się go schować, niestety o palcem go będę trzymał. Aniu, bardzo, bardzo dziękuję ci, że mogliśmy się spotkać. Tak. Musimy się podzielić tym ze światem. W sumie pierwszy raz, premiera dzisiaj była. Taka prapremiera. Aniu, mam jeszcze do ciebie jedną prośbę. Przepraszam, bo pewnie wiele osób cię prosi. Czy zechcesz powiedzieć coś po wietnamsku do nas? Na przykład życzyć nam miłego wieczoru albo No, coś miłego powiedzieć? dobrze. Dla ciebie i dla Państwa tutaj, i Twojego kanału, wiesz, którego jestem jedną z pierwszych fanek. Wiem, bardzo dziękuję. Specjalnie dla Państwa. Ciukak ban. No, no. Zaprosiłam wszystkich do snu. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, Aniu, za to. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Tomku za zaproszenie. Będzie się dobrze nam wszystkim teraz spało. No i Aniu, tobie również spokojnego, dobrego wieczoru i do kolejnej wyprawy albo do premiery filmów twoich. Tak. Trzymamy kciuki. To jest trafne, Tomku, jak zawsze. Twoje Zatem w postaci czarnego prostokąta żegnam się z tobą. Żegnam się z czarnym prostokątem, Tomku. Żegnam się z państwem. Dobranoc. Dziękujemy. Ciekawe, no.